Szanowni Państwo, prezentujemy dziś słynny plakat z 1989 roku zatytułowany W samopołudnie autorstwa Tomasza Sarneckiego. Niecałe 34 lata temu plakat ten pojawił się na ulicach Warszawy. Narodziła się legenda. Stał się on symbolem wyborów 4 czerwca 1989 roku, a zarazem ikoną naszej kultury. Tomasz Sarnecki był w owym czasie studentem trzeciego roku grafiki na warszawskiej ASP. Na specjalizacji plakatów w pracowni profesora Macieja Urbańca. Gdy na 4 czerwca wyznaczono datę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, 23-latek postanowił przygotować projekt okolicznościowego plakatu. Autor szukał chętnych do wykorzystania swego dzieła. Dopiero ostatnia z czterech powstałych kopii trafiła krótko przed 4 czerwca w ręce Henryka Wójca, który postanowił wykorzystać plakat i podpisał z młodym twórcą umowę o dzieło, której ten zrzekł się wynagrodzenia na rzecz opozycyjnej kampanii wyborczej. Słowem, za swoje najważniejsze dzieło Tomasz Sarnecki nie otrzymał żadnego honorarium. Wkrótce 10 tysięcy egzemplarzy trafiło z drukarni związków zawodowych we Włoszech do Warszawy. Zupełnie na ostatnią chwilę, późnym wieczorem 3 czerwca. Nad ranem 4 czerwca zostały one rozwieszone w stolicy, a z zajezdni MZK wyjechały oblepione afiszami autobusy. Reszta kraju zobaczyła plakat dopiero po dodruku, przed drugą turą wyborów 18 czerwca 1989 roku. W wywiadzie dla Gazety Wyborczej Sarnecki tłumaczył, jak powstał pomysł na plakat. To był wynik poszukiwań. Szukałem bohatera, takiego jedynego sprawiedliwego, który poprzez swój wspaniały, szlachetny, nieskazitelny wizerunek byłby w stanie udźwignąć ciężar ponad miarę jednego człowieka. Idealnym rozwiązaniem było znalezienie kogoś powszechnie znanego, lecz nieobarczonego odium naszych czasów, większej lub mniejszej polityki. Plakat Sarneckiego stał się symbolem wyborów z 4 czerwca. Choć swoje projekty przygotowali także inni wybitni polscy twórcy. Henryk Tomaszewski, Jacek Marczewski, Aleksandra Król, Maurycy Stryjecki czy Andrzej Budek. Ale to praca 23-letniego studenta ASP przeszła do historii. W 1999 roku jego praca zakwalifikowała się na wystawę 100 najważniejszych plakatów XX wieku w Victoria and Albert Museum w Londynie. W 2009, z okazji 20-lecia wyborów 4 czerwca, plakat zawisł w centrum Berlina w swej największej jak dotąd wersji, 66 na 17 metrów. Tomasz Sarnecki zmarł 2 stycznia 2018 roku w wieku 51 lat. A jego dzieło W samopołudnie jest jednym z największych osiągnięć polskiej szkoły plakatu. I możemy podpowiedzieć, jeśli mają Państwo na stryżku ten plakat, dobrze byłoby go poszukać, bowiem jego wartość kolekcjonerska rośnie. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów plakaty, afisze, na prezent oraz grafika artystyczna, rysunek. Zakochaj się w antykwariacie.